3, 2, 1. O! No przecież ja już mam ich chyba ze 3. Żadnym nigdy nie jeździłem nawet w Fordzie. A od samego początku gry mówię, że zrobię go na drift. Zobacz. Ale on wygląda jakby był w 100% do driftu. Nawet już teraz coś tam mieli kapcia. Wiesz, taki typowy długi, z długą dupą, nie? No typowe auto do driftu. Zaraz go porobimy, ja myślę, że tu klatka bezpieczeństwa musi być. Standardzik chyba niestety... No to chyba nie będzie driftować. Jest tragedia. Dobra, pójdę sobie do klimatycznej chatki zrobić ten królewski drift. Znaczy królewski driftowóz. Czekaj, gdzie tutaj? Może nie tu. Gdzieś tu miałem taką chatkę. Czekaj, czy tu. O, może tu chodźmy sobie. Tutaj będzie klimacik. O, RCF? Nie zawiedziesz się? Chyba coś robiłem jakiegoś... A, już nie pamiętam, czy akurat tego. Dużo robiłem tych samochodów na drift. Tutaj też zainstaluję te takie felgi. Kolor felg zmienię na takie, wiesz. Dobra, chodźmy, robimy gościa. Zobaczymy. Nie, no myślę, że na pewno to będzie dobre auto do driftu. I mówicie, żebym zrobić zdjęcie driftowe, to pokażę wam przy okazji, jak fajnie można to zrobić, jeśli nie wiecie. A zmienić trochę możemy, zobaczcie. Nie ma biedy. Przedni zderzak możemy sobie wymienić. Możemy dodać sobie mały spoilerek do driftu. Raczej nie chciałbym takiego dużego ładować tutaj, dajmy sobie go. O kurde, zobacz na to. Dajmy sobie to, pyk, progi. Dajmy sobie coś takiego. Felgi i opony. Opony myślę, że możemy standard zostawić. Przednie dajmy trochę szersze. I dystanse. Dup. O kurde, trochę przesada. Patrzcie, tutaj jest już na starcie spas, no nie? Koła są w linii z karoserią. Bardzo ładnie. Także nie trzeba tych dystansy dawać. Z przodu możemy coś tam dać, bo będzie delikatny camber. O, możemy nawet... Tam będzie koło w... Będzie koło pochylone, także inaczej to... Znaczy ładnie wejdzie w karoserię. Teraz dobierzemy sobie ładną felgę. O, te są dobre. Takie bardziej klasyczne, ekstra. Dobra, to sobie zostawimy na razie. Możemy doładowanie dać. Dajmy sobie sprężarkę odśrodkową. Zostawię ten standardowy silnik. Jestem ciekawy, jak on się rozkręci. 3, 2, 1. Poczekaj, to nie ten. Dobra, jeszcze raz. 3, 2, 1. O, jest totalna gleba. Ładujemy tu ulepszenia. Dobra, mamy. I teraz wydech, posłuchajmy. Ej, tutaj każdy wydech brzmi, po pierwsze, każdy wydech brzmi inaczej, a po drugie, każdy wydech brzmi zajebiście. Dobra, samochód gotowy. Lexus jest chyba przygotowany do driftu. Zobaczymy. Dźwięk raczej ok. Dobra, jedziemy na testing.
Słuchajcie, to jest standardowy silnik, 500 koni niecałe. No, trochę więcej mocy by się przydało. Ja myślę, że jakbyśmy wsadzili tutaj turbo sprężarki zamiast sprężarki odśrodkowej, byśmy uzyskali więcej tej mocy szczytowej. Ale byśmy mieli tam trochę turbo dziurę, ale to i tak kopie się ze sprzęgła, więc myślę, że ten Lexus ogarnąłby to na lajcie. O, ale ładnie tu złapał. Sztos. Ale to zmaściłem. Dałbym radę to zrobić, ale kurde, auto wygląda masakrycznie dobrze. Zaokrąglony ten przód, zaokrąglony ten tył. W ogóle ładny samochód, nie? Już nie mówię, że do driftu, ale po prostu ładnie wygląda ta fura. Dobra, dajmy tutaj turbo sprężarki, no. Uzyskamy więcej mocy i będziemy mieli mniejszą wagę przy wyższej mocy, zwyczajnie. Turbo sprężarki tak sprawiają. Niestety te sprężarki odśrodkowe i kompresory, one są cięższe. Także spróbujmy, spróbujmy. Siema Sandcat. 28 stopni, u mnie 28,5. Ale wiecie, to nie jest jakoś tak bardzo problematyczne. Problematyczne jest to, że jest duszno, no nie? Strasznie duchota. Temperatura, jest duchota po prostu. Dobra, zobaczmy sobie teraz. Tu jeszcze turbo sprężarki możemy ulepszyć. I dup. I mamy 578 koni. Także trochę więcej i chyba będziemy mniejszą wagę mieli. Tak, mniejsza waga, mamy o... Sporo w sumie zyskaliśmy wagi. No i dużo koni mechanicznych więcej. Także teraz będzie się bujać lepiej na standardowo. Silniku. Ja mam gorzej, 32 stopnie. Dobra, dobra, już nie ściemniej. Okej, to przy okazji pokażę wam, jak robić te zdjęcia. Przede wszystkim musicie wejść sobie do trybu solo, na trybie multiplayer to nie działa. Pokażę wam, jak robić zdjęcia w ruchu, takie doskonałe. Zwłaszcza podczas driftu. No bo tak, jak jedziemy sobie normalnie, to możemy sobie kliknąć tryb aparatu i dup, i już możemy sobie robić zdjęcie, no nie? Ale to się sprawdza jak, no wiesz, jak samochód jedzie prosto, jak nic, wiesz, specjalnego nie robisz, no nie? To wtedy okej, można sobie dupnąć takie zdjęcie. Ale co wtedy, kiedy robisz jakąś super ewolucję, jak driftujesz na przykład? No to wtedy ciężko jest kliknąć tak od razu, w odpowiednim momencie kliknąć to zdjęcie, no nie? Więc żeby tak się stało, to wam pokażę coś ciekawego. Patrz, na przykład tu robię mega fajny drift, ale tak elegancko to wyszło. I o, w sumie zrobiłbym fajne zdjęcie, ale jakoś tak, no nie miałem jak kliknąć, nie? A teraz robić tak, cofacie sobie czas. Cofacie. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej przed tym zakrętem. Pyk. No i gdzieś w tym miejscu, no nie? I tutaj macie taką ikonkę na dole View Replay, albo po prostu replay jakoś tam po polsku będzie. Zatrzymujecie sobie czas i bierzecie sobie tak, delikatnie na padzie dajecie sobie do przodu, możecie dawać sobie do tyłu, możecie sobie obracać kamerę. I patrz, wybierasz klatkę, która cię najbardziej interesuje, na przykład coś takiego. No i możesz sobie wejść w tryb aparatu, albo jeszcze kawałek dalej sobie podjechać autem, jeśli chcesz.
pyk. No i na przykład ta klatka nas najbardziej interesuje, nie? Wybieramy sobie efekty, dajemy sobie shutter speed, możecie dać na maksa. Musicie tutaj mieć opcję wybraną tracking, a nie panning, bo wtedy samochód będzie wam się dziwnie rozmywał, więc wybierzcie sobie tracking, pyk. Możecie sobie trochę rozmyć tło, ale to nie jest jakoś tam bardzo konieczne. To jest też ciekawe, że nie można wyłączyć kierowcy podczas robienia zdjęcia, kiedy samochód jest w ruchu. Nie można tego zrobić, widzicie? Pojawia nam się komunikat. Więc nie możemy tego zrobić, dopiero kierowca w samochodzie nie będzie widoczny, kiedy będziemy stać w miejscu. Możemy sobie tę opcję włączyć. OK? Przechodzimy w tryb zdjęcia, no i wybieramy sobie kadr, który nas, wiecie, interesuje. I dupy, mamy wybraną naszą klatkę, która nas interesuje. Robimy sobie ujęcie z każdej strony, jak chcemy. I dokładnie tego momentu, w którym akurat coś nam, powiedzmy, wyszło, no nie? Możemy sobie zrobić takie mega fajne foto. Także tak, ja z tego korzystam i mało tego, możecie sobie też powtórek używać nie tylko do robienia zdjęć, ale tutaj macie typ kamery, możecie sobie wybrać i na przykład możecie sobie robić taką kamerę obrotową wokół samochodu i na przykład wyłączyć sobie HUD i robić sobie takie, wiesz, fajne scenki podczas driftu, nie? I nagrać sobie cyk i pyk. I możecie korzystać z tej funkcji Xboxa, nie wiem czy tutaj będzie działać. O, działa. I macie zapisany sobie klip i potem ten klip możecie sobie wyeksportować. Tutaj jeszcze jest chwila robienia zdjęć. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. No i macie, tutaj akurat słabej jakości jest nagrane, ale jakoś tam nagrane jest, nie? I też możecie sobie różne ujęcia robić, scenki z waszym ulubionym samochodem. Także jest to spoko sprawa, Forza na to pozwala i wiesz, jest to bardzo proste, żeby sobie takie scenki zrobić. Tak porównując na przykład do Assetto Corsy, która nadaje dużo więcej możliwości, ale żeby tam zrobić cokolwiek, to trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby się nauczyć. No dobra, wróćmy do naszego Lexusa SC30. Jak on się nazywa? SC300, o. I zobaczmy, mamy więcej mocy, samochód lżejszy. Dobra, biegi trochę skrócimy. Dup, coś takiego. Ty, on podobnie... rozwalę się. On podobnie driftuje do tego. Do Nissana 350Z. Też tak, no, dziwnie bokiem lata. Tak masz wrażenie, jakby samochód miał tylko ten jeden tryb jazdy, czyli jazda bokiem. Gorzej jak ci samochód najedzie na ten krawężnik, tylko tak ściąga wtedy. Jest spoko, mi osobiście tutaj brakuje mocy na standardowym silniku. Jeszcze bym tutaj potrzebował czegoś więcej. Uuu!
ale sztos poleciał. Fajnie, przy samym tym, przy samym łuku, ekstra. A i tutaj mamy takie gładsze zakręty, zobaczymy. No, piątka już go, już mu trochę przeszkadza. Już mu trochę przeszkadza ta piątka, już nie jest tak różowo. Tak z 600, pod 700 koni mechanicznych to by myślę, że byłoby idealnie. Byśmy mieli ten zapas mocy pod nogą. Już byśmy mogli na tych wysokich biegach też samochód ciągnąć ładnie. I nie cisnąć cały czas tego gazu do końca. A, bo na piątce już się kurde gnój prostuje. Was to pewnie by interesowały takie maksymalne tuningi, nie? Czyli powinienem tak wsadzić tutaj V12, 1500 koni mechanicznych i wtedy, nie? Wtedy Lucek driftuje, a nie takie standardowe silniki. Co ty robisz? Co ty robisz, chłopie? A ja właśnie lubię takie tuningi, gdzie no trzeba się trochę postarać, żeby też samochód utrzymać w drifcie. Ale z jednej strony, a z drugiej strony jak go już trzymasz w tym drifcie, to już tak ładnie leci. A wiecie co, takie mocne samochody na kierownicy naprawdę są nieprzyjemne do driftowania. Mega nieprzyjemne, trudno je opanować. Ktoś tam ostatnio na streamie powiedział: Lucek, dawaj Aventadora na drift. No ja wiem, że taka osoba nie grała na kierownicy nigdy, ale to nie ma w tym nic złego, no bo przecież większość osób nie gra na kierownicy, większość osób gra na padach, no nie? Więc dla nich to jest takie normalne, żeby sobie robić jakieś super, wiesz, twarde fury, milion koni pod drift i wtedy jest dobrze, tak? Powiem wam, że samochód byle jaki na drift, byle jaki w ogóle z jakimkolwiek napędem, no poza może napędem naprzód, na padzie można sobie driftować, ale wiecie, żeby ten drift wyglądał ładnie, samochód musi być też dobrze przygotowany. Ktoś tam kiedyś pisał w komentarzach, że o, ja lubię furki, które same driftują. No to zapytaj się Kena Bloka, czy on driftuje standardowym Fordem Focusem albo, nie wiem, Fordem Fiestą? No tak, no standardowy samochód Ford Fiestą. Z tego Forda Fiesty w tym jego driftowozie to zostaje, kurde, karoseria tylko. I to też nie do końca, bo przecież poszerzona jest, no nie? Także, no tak, też można napisać, mógł napisać wiadomość do Kena Bloka, no jasne, no, Ken Block, co ty robisz? Czemu robisz samochody, które same driftują i driftujesz nimi? Powinieneś seryjnymi sobie driftować. Wtedy byś pokazał sztukę, no nie? Drifterską, a nie. A takie głupie myślenie. Ale mówię, no ja wolę takie bardziej samochody. Zresztą często jak zobaczycie, że ktoś gra w Fordze, nie wiem, czy to Marquis, czy tam jakiś inny Jupiter, czy ktokolwiek kto gra na kierownicy w Fordze i sobie driftuje, to zauważycie, że te osoby nie robią sobie maksymalnych jakichś tam tuningów. To robią sobie właśnie takie stonowane, niektórzy tam nawet 300 koni. 300 koni to w Fordzie jest generalnie mało, ale na przykład w Assetto Corsie 300 koni to jest sztos do driftu. Tutaj mały wybór wśród opon jest, bo są te jedne opony driftowe i one są bardzo przyczepne, to tam do tych opon trzeba mieć faktycznie te 1000 koni mechanicznych, no nie? One są przyczepne dosyć dobrze. To nie jest źle, ale po prostu samochód ma problem, żeby te opony ukręcić, jak ma poniżej 500 koni mechanicznych. To też wszystko zależy od wagi generalnie i od szerokości opon, ale no one są takie cięższe trochę i one są dedykowane raczej do takich już na przykład tych samochodów z Formuły Drift albo coś, które są legendarnie lekkie i mają po 1000 koni, po 800, 900, nie? No to te opony driftowe tam się faktycznie spisują. A w takich samochodach, o jak ten, gdzie mamy tam 500 koni mechanicznych, no to te oponki, to te oponki standardowe są spoko.
To fajny ten Lexus jest, tak się spodziewałem, że będzie nim się spoko latało. Przydałoby się tak jeszcze z 50, może z 70 koni mechanicznych więcej. I myślę, że byłby naprawdę sztos do driftu. Nie jest źle, da się nim driftować, chociaż czasami tej mocy brakuje. Jeszcze pokombinuję z nim z regulacją biegów, ale poza tym naprawdę przyjemnie, pięknie. Lexus SC300. Ty, jemu się tutaj nawet światełka na dole świecą, ale sztos. Mało który samochód tak ma. Fajnie. Ekstra. Fajne auto. Kolejny chyba mój ulubiony samochód do driftu.